Tok myślenia, który Pan przedstawił o depopulacji, o przymusowej sterylizacji, aborcji, jest mi bardzo obcy, bardzo odległy od moich przekonań. To jest nieludzkie i nieakceptowalne, ale faktem jest, że populacja światowa rośnie. Maleje u nas, maleje w bogatych krajach, ale rośnie w krajach biednych. Ludzie mnożą się jak króliki. Spora część tych nowonarodzonych dzieci umiera, zanim osiągnie pełnoletność. I istotnie trzeba więcej żywności, żeby nakarmić rosnącą populację. Do żywności trzeba energii. Czyli nakręcamy efekt cieplarniany. Wydaje mi się, że jedną z tajemnic polityki klimatycznej jest realizacja postanowień milenijnych, postulatów milenijnych, żeby w ciągu 15 lat zmniejszyć biedę, zmniejszyć ilość ludzi, którzy żyją za dolara dziennie lub mniej, o połowę. Coś w tym jest, bo tacy ludzie rozmnażają się zupełnie niewiarygodni, absurdalnie, bez możliwości zapewnienia swojemu potomstwu godziwych warunków. Gdyby, bogaćmy się, inaczej mówiąc, jeśli będziemy się bogacili, to będziemy w stanie kontrolować urodzenia i to bez przymusowych aborcji i bez przymusowych sterylizacji. Czyli reasumując, z jednej strony istotnie wzrost liczby ludności, który jest nieunikniony w ciągu najbliższych dziesięcioleci, jest ważnym czynnikiem niekorzystnym w walce z globalnym ociepleniem, ale z drugiej strony są pewne zasady, od których nie możemy jako ludzkość odejść. Dlatego cytat, który Pan przytoczył, dla mnie nie jest zupełnie do przyjęcia i jestem pewien, że Polska go nie kupi. Pamiętam dawne, dobre czasy komunizmu, kiedy komuniści walczyli z przyrodą. Trzeba było walczyć z przyrodą, ujarzmiać przyrodę, a to rzeki zawrócić, żeby płynęły w drugą stronę, prawda? Jezioro zamienić na górę, górę zamienić na jezioro i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze była walka z przyrodą. I to, co ja słyszę na temat walki z globalnym ociepleniem, to jest właśnie dokładnie walka z przyrodą. Oczywiście znacznie więcej racji ma pan profesor Sadowski, który mówi, że musimy się do przyrody dopasować. Prawda? Jak gdzieś jest powódź, no to trzeba się nie budować tam, gdzie są powodzie, tylko budować się po prostu gdzie indziej. I jeżeli robi się ciepło, no to trzeba po prostu się przyzwyczaić do tego, że jest ciepło, co ma swoje bardzo korzystne zresztą konsekwencje, o których będę mówił za chwilę. Pan profesor Kundzewicz przydarza takie typowe przykłady, że się topi lód Arktyki. No proszę Państwa, jeżeli się roztopią lody Arktyki, to nie podniesie się temperatura, nie podniesie się poziom wody w oceanach nawet ułamek milimetra. No, każdy, kto zna prawo Archimedesa, wie o tym doskonale. Gdyby się roztopił na 10 razy tyle lodów, to nic takiego nie nastąpi. Jeżeli się roztopią lody na Grenlandii, to rzeczywiście może się podniesie trochę poziom wody, a się roztopią, kiedyś była zielonym lądem, jak sama nazwa wskazuje, ale za to będzie można mieszkać na Grenlandii i podejrzewam, że ilość lądu, która będzie dostępna dla ludzi na Grenlandii, będzie większa niż ewentualnie zatopione dwie wysepki Kiribati i trzy wysepki Vanuatu, jeżeli rzeczywiście do tego by doszło. Także nie ma czym się przejmować. Natomiast gdyby rzeczywiście roztopiły się lody Arktyki, to zdają sprawę, jakie są korzyści komunikacyjne. Syberia się ożywia, ożywia się Grenlandia, ożywia się północ Kanady, drogi północne. Statki mogą płynąć bezpośrednio z Ameryki do Rosji przez ocean lodowaty północny, znaczy już nie lodowaty w tym momencie, tylko przez ocean chłodny północny. Prawda? No przecież jaka ogromna korzyść gospodarcza. Ożywia się półkuli, znaczy cała półkula północna nagle staje się zupełnie inna. Ocean północny staje się żywy, bo ten to jest kawałek lodu, gdzie tam nie można się dostać, nikt się tym nie interesuje. Prawda? Spitsbergen, no to wszystko rusza. Więc korzyści z tego będą ogromne. I o tym nie można zapominać.
Pan profesor Kundzewicz tutaj jeszcze biadoli, że jeżeli się podniesie temperatura nawet o 5 stopni, to nie słyszałem opracowania, że się podniesie o 2 stopnie do końca tego stulecia, ale może się podniesie o 5 stopni. To proszę Państwa, jeżeli na Antarktydzie jest temperatura to minus 50, a to minus 70, a to minus 30, to o ile wiem, przy minus 25 lód się nie topi. Więc jest mała szansa, że to się roztopiło, a ponadto śniegi padają, więc te lodowce raczej narastają niż się topią. Część oczywiście się odrywa i spływa do oceanów i dalej się topi, ale śniegu narasta, także nie ma czym się przejmować. Warto pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. O stosunku wody do pary. Jeżeli robi się cieplej, to więcej wody przebywa nie w postaci wody w oceanach, tylko w postaci pary wodnej w atmosferze. Czyli oceany wyparują troszeczkę i moim zdaniem to dość dokładnie pokryje ten bilans wody, się tutaj wyrówna. Jeżeli więcej wody spadnie na wysuszone rejony na przykład Afryki, no to bardzo dobrze, że będzie więcej wody. Jak jest ciepło i spada woda, to znakomicie dla rozwoju roślinności. I zdumiewa mnie twierdzenie prof. Kundzewicza, że jeżeli rośnie zachmurzenie, to mniej wyparuje. No skąd jest zachmurzenie? No stąd, że więcej wyparowało. Jest to jakiś tak kompletny absurd, że po prostu ciężko z tym dyskutować. Tutaj oczywiście dwutlenek węgla nie jest jedynie odpowiedzialny, jest bardzo wiele czynników odpowiedzialnych, to wszyscy to mówią, prawda? Marx mówił o cyklu słonecznym 1400-letnim wykrytym i tak dalej, cała kupa tych cykli. I proszę Państwa, najważniejsze jest zrozumieć, że skoro żyjemy już parę milionów lat, no to jest stan równowagi pewien i wraca. Wiadomo, że jak była Jura, prawda, czy rosy paprocie, to paprocie była o wiele wyższa, jakoś bez ingerencji człowieka, bez Unii Europejskiej i ONZ-u, temperatura jakoś spadła, więc skoro wtedy spadła z tak wysokiej, to jak teraz właśnie, to też spadnie i czym my się tutaj przejmujemy.